Cześć, kochani, tutaj Dominika, witam was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy trochę o Gryfinie, o tym, co on myśli na temat tego całego tutaj, tej przyjaźni, jak oni to nazywają, między Noah a Dixie, co też ma w ogóle do powiedzenia, bo się wypowiedział w tej sprawie na Twitterze. Także to dzisiaj w tym filmiku zobaczycie. Póki co, jak zwykle, dziękuję tej osoby, która była mega aktywna na moim profilu na Instagramie. Pozdrawiam cię, możecie do niej wpadać, a wy możecie również wpadać do mnie, jak chcecie, i być aktywni, to wtedy macie szansę pojawić się właśnie na jakimś filmiku. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Także tłumaczyć chyba już nie muszę, że Gryfin to jest ex Dixie, który ją zdradził. Jest podobno 48 screenshotów, jak to powiedziała sama Dixie, na to, jakby dowodów właśnie na to, więc no nieciekawie, nie pobyli ze sobą zbyt długo, ale tak, przejdźmy może właśnie do tego tweeta, którego zamieścił, więc no, przeczytam wam go, jakby najpierw go opisał, oto niektóre z moich myśli zawartych w krótkim podsumowaniu. Także stwierdza, że właśnie ludzie przez długi czas mu mówili, żeby przeprosił, ale on się nie odzywał do teraz. Niestety mówi, że minął ponad miesiąc od tego, co się stało i jest teraz jeszcze gorzej niż było, chociaż myślał, że się polepszy wszystko, więc on chce to zakończyć, bo wymyka się to spod kontroli. Mówi właśnie, że ich związek też wymknął się spod kontroli i że był bardzo publiczny i daleki od idealnego. Później dodaje, że można go hejtować, ale szanować należy Dixie i jej decyzję, jako że on chce dla niej jak najlepiej. Do tego już za chwilkę wrócimy. Następnie przeprosił właśnie wszystkich, którzy go followowali wcześniej i on ich zawiódł. Generalnie stwierdza, że po prostu nie zawsze jest dumny ze swoich decyzji. Później jeszcze publicznie napisał, że przeprasza Dixie za to, jak ją potraktował, i dodał, że jest człowiekiem i nie jest dumny z niektórych wyborów, ale będzie szczery ze wszystkimi, którzy go followują. No i tak, no i na końcu dodał, że często zachowywał się niedojrzale po prostu, bo nie wiedział, co robić, i że nie prosi o wybaczenia, ale chce, żeby ludzie zrozumieli jego myśli i wiedzieli, że przeprasza i że jest mu przykro. A propos tego właśnie fragmentu, gdzie powiedział, że chce dla Dixie jak najlepiej, żeby szanować jej wybory i żeby jej nie hejtować, jakby go też się nie powinno hejtować, zacznijmy od tego, ale tutaj też mieli ludzie takie, że o co chodzi, jakby followujesz człowieka, który ją przezywa od dzi. Mówi jedno, a sam robi drugie. No właśnie, ktoś też właśnie napisał, okej, ale wciąż cię nie lubię. No, ale tutaj przypominam, że i tak nie można hejtować, jak już to krytykować takich ludzi. A tak to Kevin Wong. Jednak Wong zadał mu też kilka pytań w związku z Noah, Dixie i tak dalej. Więc zobaczcie sami, co odpowiedział. Violated the bro code by hanging out with Dixie, man. What do you think? Dude, you know, it is what it is, man. It is? Yeah. I don't know. People are gonna be mad. People can say whatever, but at the end of the day, none of this is gonna matter in a year. You know? You think so? Why do you say that? Because it's just petty shit, you know? Petty, okay. Yeah, it's just petty. In a year, like I said, nothing's gonna matter. Okay. People aren't gonna be talking about this a year from now. A jeśli chodzi o komentarze ludzi odnośnie jego wypowiedzi, to napisali: bro code nie działa, jeśli zdradzisz dziewczynę. Część zasługuje na przeprosiny, jako że mówił prawdę, się okazuje, bo napisał właśnie, że Gryfin zdradzał Dixie. Jeśli by jej nie zdradził, nie musiałby się martwić o bro code. To też prawda. A tutaj Hollywood Fix spytał go o kilka rzeczy. Be able to forgive Noah, or like, what do you think? I mean, I don't even know. I got my own comments coming. Okay. It's nothing crazy though. Okay. Well, so I know that you've moved on from Dixie, that you're not dating Dixie anymore. So who are you talking to now? No one, dude. It's got to be a couple of girls on TikTok though that you're eyeing though, man. It's got to be somebody. Not really, dude. I haven't been really watching it. Really? Nah. Okay. Okay. Do you think Noah's a simp though?
Hey, as long as he's a good guy, I got no complaints. Okay, okay, so Noah can do no wrong, huh? I mean, everyone can do wrong. Everyone can do wrong. Everyone can do wrong. Alright, alright, so what... I znowu komentarza ludzi. Za co mam mu wybaczać? Griffin powinien przeprosić Dixie, a nie ona jego. Właśnie, bo niby, wiecie, że niby ona jego za to, że z jego kolegą tutaj, no ale tutaj, no, Griffin przechlapał sprawę. I jakby mimo to, właśnie to pamiętam, że Dixie nawet zatweetowała kiedyś, żeby przestać hejtować Griffina, że już ma dość tego, że ludzie go hejtują i żeby, bo bez sensu jakby hejt jest. I tak, mimo że ją zdradził, to postawiła się w jego obronie wtedy, więc... No to właśnie, ktoś a propos tego szanowania Dixie to zatweetował. Szanujcie Dixie, ja... Ty zalajkowałeś filmik faceta, który ją przezywa. I tutaj Griffin odpowiedział, fałsz. Bo jakby on go zafollowował, więc o to chodzi, że nie zalajkował filmiku, tylko zafollowował gościa. I dalej ktoś mu skomentował, straciłeś klową. I Griffin powiedział, dorośli, to jest już irytujące. No więc ma dość tych komentarzy a propos Dixie, jakby chce ruszyć naprzód. Nie żyć już przeszłością, a ludzie mu na to właśnie tak niezbyt pozwalają, komentując w ten sposób, więc no, już go to irytuje. A tak to Dixie złapało też paparazzi, więc możecie zobaczyć, co powiedziała o tej całej sytuacji. If Noah was breaking the bro code for talking to you, how do you feel about that? I mean, we're all friends. I don't think that's an issue. I was friends with Noah as well, as probably as much as anyone else. Yeah. I mean, there's also relationship code. Yeah. So you don't think that there's an issue with that? You think that's just... I think everyone is trying to move on in their own ways, and it's going to be tough, but I think we're all ready to move on and stop with the drama. So, that's what I want to do. And I think that should be the case too, so... I don't know if you guys have confirmed it or not, but are you guys together or just friends, honestly? Oh, we're honestly just friends. Just friends? Okay. Yeah. Just all right. Taking time to myself right now, that's pretty much it. Okay. Thank you. No, także to w sumie tyle. Jeśli wam się filmik podobał, oczywiście możecie stawić łapy w górę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam na Instagrama, link w opisie, a wy oczywiście piszcie swoje opinie na ten temat, bo jestem ciekawa. Piszcie, co chcecie widzieć na tym kanale. A ja się z wami żegnam, życzę oczywiście miłego dnia i do następnego filmiku.